Chciałem dzisiaj opowiedzieć parę słów na temat tego, co robić na hermeneutyce ontologicznej. Chciałbym tylko na mnie również na pewnych kwestii związanych z ontologią ontologiczną. Terminologia, która tutaj została użyta, jest troszeczkę wygląda na taką uzurpującą sobie, bo na ten tytuł tutaj wymyśliłem, bo po pewnym skojarzeniu z profesorem Wojnowiczem i z jego tak zwaną hermeneutyką logiczną. A owa hermeneutyka logiczna to jest, można powiedzieć, pewna metoda, w której Wojnowicz pokazuje, w jaki sposób można rozważyć na przykład dwa systemy filozoficzne, czy też trzy, on akurat zwraca uwagę na pewien fragment filozofii Huma, na jego epistemologię, a z drugiej strony na fragment ontologii Wittgensteina. Następnie tłumaczy pewne tezy Huma na pewien formalny język, tłumaczy pewne tezy Wittgensteina również na ten formalny język i potem pokazuje, jakie są zależności między jedną a drugą tezą. Tak? Na przykład powiedzmy, że te tezy są równoważne, czy też która jest słabsza i tak dalej. Oczywiście możliwe jest również, żeby porównywać różne tezy, tak chociażby różne tezy Wittgensteina, między sobą w ramach właśnie tego formalizmu. Ja tutaj będę chciał zaproponować właśnie to, co nazwałem hermeneutyką topologiczną. Nie ukrywam, że również daje się przetłumaczyć pewne tezy, czy to Huma, czy Wittgensteina, na język, nazwijmy to, ontologii topologicznej. Ale nie ukrywam, że to między innymi dzięki temu, że duży wkład tutaj zrobił sam Wojnowicz. No i spróbuję jakby pokazać, że ta hermeneutyka topologiczna, odpowiednio rozumiana, jest taką pewną metodą analizy problemów filozoficznych, w tym właśnie ontologicznym, jeśli tylko o tym będę mówił, która ma charakter trochę ogólniejszy niż propozycja Wojnowicza. Propozycja piękna i nowatorska, jak zaznaczyłem. Tutaj są pewne fragmenty z bibliografii, może warto zwrócić uwagę chociażby na pewne prace samego Wojnowicza. Mamy taki tekst w studiach filozoficznych, właśnie hermeneutyka logiczna, gdzieś tam około 15-20 stron, gdzie punkt po punkcie wyjaśnia, na czym właśnie takie wyjaśnianie polega. Ale również te elementy są zawarte chociażby w ontologii sytuacji, czy w tłumaczeniu na angielski Logic and Metaphysics, Stanisław Wittgenstein, ontologii itd. Natomiast ja tutaj może pokażę króciutko pewne szczegóły. Otóż rozważamy sobie takie dwie tezy. Pierwsza to jest też za Wittgensteina, oznaczmy ją W1. I to jest znana teza 1.21, jedno może być faktem lub nie, a wszystko inne pozostawać takie same. Rozważmy też taką tezę Huma, którą Wojnowicz oznacza jako H2 łamane przez 1. Co się da odróżnić, to da się rozdzielić. Dokładnie mówiąc, ta teza nie jest tak nazwana, ale ponieważ potem ta teza, co się da odróżnić, to da się rozdzielić. A chodzi tutaj o rozróżnianie i rozdzielanie percepcji. Tak? Ale potem ta teza jest rozważana, jest interpretowana co najmniej chyba na trzy różne sposoby. Jeden z tych sposobów będzie właśnie nazwany H2.1, dlatego tak tutaj to jest podane. Otóż, jak wiemy, Wittgenstein mówi o tym, co nazywamy stanami rzeczy, czy faktami, czy też co jest nazywane przez Wojnowicza sytuacjami elementarnymi. Natomiast Hume mówi o tym, co nazywamy percepcjami. Czyli wydaje się, że dwie różne dziedziny. I okazuje się, że właśnie w tym języku teorii prawdy, teorii sytuacji wyrażonej w języku teorii prawdy, można przeformułować te tezy podane w języku naturalnym na takie, jak tutaj widać. Ja już tutaj może w szczegóły nie będę wchodził. No ta pierwsza teza właśnie mówi o tym, że jeżeli rozważymy W1,
jeżeli rozważymy jakąkolwiek tak zwaną niepustą sytuację i rozważymy dowolny świat W, to wówczas jest tak, że jeżeli X jest pewną sytuacją, która zachodzi, czy też istnieje w świecie W, on to nazywa, tak, on to on daje słowem zachodzi W, to wówczas można również wskazać taki możliwy świat W', w którym samo to X nie zachodzi, a wszelkie inne sytuacje, które są tak zwanym dopełnieniem tej sytuacji X, w tym świecie W' zachodzą. Z kolei ta teza Hume'a jest tłumaczona, jest, że tak powiem, przetłumaczona na język formalny w ten sposób, że oto jeśli mamy dwie różne percepcje, to wtedy one są separowalne. No, co to znaczy? Otóż ta separowalność oznacza, musimy najpierw rozważyć pojęcie X pociąga Y, a to oznacza, że jeżeli weźmiemy dowolny świat W, to wtedy jeżeli X w takim świecie jest pewną realną sytuacją, tak to nazwijmy, to Y również. I okazuje się, że ta separowalność jest rozumiana w ten sposób, że mamy albo to, że X nie pociąga Y, albo to, że Y nie pociąga X. Więc tak to jest rozumiane. Otóż to twierdzenie hermeneutyki logicznej, które jest oczywiście formalnie dowodzone, ale ja tego tutaj przypominać nie będę, mówi akurat w tym przypadku o tym, że obie te tezy przetłumaczone na język teorii krat są tezami równoważnymi. Więc na tym polega metoda hermeneutyki logicznej. Otóż, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie można również te tezy wyrazić w języku ontologii topologicznej i też pokazać, czy taką równoważność mamy, czy nie. Otóż okaże się, że w zależności od tego, o jakich teoriach sytuacji mówimy, to czasem będzie tak, że ta równoważność będzie zachowana, a czasem się okaże, że absolutnie ona nie zachodzi. Ale dlaczego? No to popatrzmy. Króciutko, oczywiście to nie są jakieś pełne wyjaśnienia, co to jest hermeneutyka topologiczna. Można byłoby powiedzieć, że to jest próba pewnego modelowania i interpretowania test filozoficznych przy użyciu narzędzi ontologii topologicznej. Natomiast sama ontologia topologiczna to jest oczywiście coś, nad czym ostatnio pracuję. Częściowo myślę, że mogę jak najbardziej powiedzieć, że również z Bartkiem Skowronem. I coś, co, że tak powiem, się no, od pół roku, roku, półtora niejako, że tak powiem, wypluwa czy rodzi. Ale najogólniej mówiąc, nazwałbym to pewną analizą pojęć i twierdzeń ontologicznych przy użyciu pojęć i twierdzeń topologii ogólnej. Otóż wskażemy tu oczywiście pewien fragment takiej ontologii. Mianowicie, rozważam coś takiego jak pewne kraty, które nazwałem hybrydowymi, dlatego że będą to takie kraty, które po pierwsze, to jeszcze nie oznacza hybrydowości, one będą złożone z pewnych topologii. Po drugie, okaże się, że te topologie mogą być interpretowane w taki sposób, że pewne z nich będą, możemy dobrać takie topologie, że one nam odzwierciedlą kratę taką, jak zaprezentował Rolniewicz, a więc kratę, w której występują na dole atomy, u góry mamy możliwe światy, ale dzięki tej hybrydowości, dzięki dobraniu odpowiednich, bardziej bogatych topologii, okaże się, że będzie można mówić o czymś takim jak pewne nieatomistyczne teorie sytuacji. Ten pomysł się wiąże z czymś następującym. Otóż, jak Państwo wiedzą, to co zaproponował Russell i Wittgenstein, to się nazywa zwykle atomizmem logicznym. Więc tam te atomy na dole są zwykle coś, co nazywa się prostymi czy atomowymi wprost sytuacjami czy też stanami rzeczy. Ale kiedy Wittgensteina pytano o przykład prostego zdania, to on mówił, że nie ma takiego przykładu. Otóż oczywiście prosty przykład w języku zdania, w języku angielskim czy niemieckim na pewno to podał. Gramatykę znał. Natomiast chodziło o podanie takiego zdania, które by rzeczywiście korelowało, korespondowało z prostym stanem rzeczy. Wydaje się, że jak w języku polskim wypowiemy, nie wiem, czy to jest najlepszy przykład, jakieś niby proste zdanie typu, powiedzmy, Jan jest studentem,
to ktoś może powiedzieć, no nie, ale to jest jeszcze zdanie, które odnosi się do pewnej sytuacji złożonej, bo to oznacza, że Jan musi być człowiekiem, no w końcu psy nie studiują, że Jan posiada maturę i jeszcze tam być może wiele różnych innych pomniejszych sytuacji, a być może tamte znowu jeszcze by się dały sprowadzić do drobniejszych i tak dalej, i tak dalej. Więc ta odpowiedź Wittgensteina właśnie, nie wiem, polegała na tym, że właśnie trudno było podać pewien prosty fakt, który rzeczywiście już dalej rozkładalny nie był. I zresztą na ten temat podobno w kole wiedeńskim toczono długie dysputy, jak to zrobić. Tutaj mamy przedstawioną pewną ogólniejszą strukturę. Wychodzę od pewnej przestrzeni topologicznej star X. Bardzo przepraszam, że tutaj nie tłumaczę, czym są same przestrzenie topologiczne. Może tylko krótko powiem, że chodzi o to, że mamy jakiś niepusty zbiór X, chociaż teoretycznie może być też i pusty. I mamy pewną podrodzinę tau X złożoną z podzbioru zbioru X. Do tej podrodziny zawsze musi należeć zbiór pusty i całe X. A oprócz tego takie inne, że dowolna suma przeliczalna, czy inna, czy skończona też należy do tej rodziny i skończone iloczyny też należy. I mamy tu jeszcze też pojęcie podprzestrzeni, więc jeżeli weźmiemy jakikolwiek podzbiór, na przykład A zbioru X i będziemy ten zbiór przecinali z każdym zbiorem z rodziny tau X, to wygenerujemy nową rodzinę, powiedzmy tau A, taką, która razem ze zbiorem A w parze będzie stanowiła podprzestrzeń topologiczną tej wyjściowej. Otóż bierzemy sobie taką przestrzeń, bierzemy dowolne zbiory A1, A2 i tak dalej. Może być to skończona ilość, może być ich nieskończenie wiele. I takie, że jedna i druga się nie zawierają. Tam powinien być dodatkowy warunek, że I jest różne od J. Oraz rozważam właśnie takie podprzestrzenie topologiczne na A1, A2 i tak dalej. A potem przy pomocy tak określonych operacji jak tutaj, to znaczy suma podkreślona to jest kres górny, iloczyn podkreślony to jest kres dolny, wprowadzam operacji supremum i minimum. Operacja supremum jest tak określona, że jak weźmiemy, bo tutaj rozważam, jak widać, taką sumę zbiorów GWL, gdzie S-y należą do poszczególnych podprzestrzeni. Plus tam ewentualnie dodatkowo dodaję taki element jak lambda, który będzie tak zwaną jedynką w krasie. Lambda też przyjmował, jak Państwo pamiętają, Wolniewicz. Tyle tylko, że ja robię z tego zbiór, a nie jakiś element, który nie jest zbiorem. Więc dwa elementy dowolne z tego GWL, jeżeli w sumie dają obiekt, który należy do którejś z podprzestrzeni, to to jest właśnie kres górny, a jeżeli nie ma takiego obiektu, no to wtedy kresem górnym takich dwóch jest lambda. I tutaj mamy jeszcze w bardzo podobny sposób określony iloczyn. Mamy tutaj pewne przykłady. GWL to tak nazwałem od, że tak powiem, General Wittgenstein Lattice. Czyli takie uogólnione kraty Wittgensteina. Dlaczego uogólnione, to potem jeszcze być może zdąży powiedzieć. Otóż mamy tutaj przykład pewnej bardzo elementarnej topologii określonej na zbiorze A1 złożony tylko z trzech elementów. I mam tutaj taką topologię, jak widać mamy tu zbiory. Zbiór pusty, jedynka, dwójka, trójka, 1, 2, 1, 3, 2, 3 i cała ta przestrzeń 1, 2, 3. No bo je możemy rzeczywiście wygenerować, bo tam o to chodzi, z topologii tak zwanej naturalnej, która tutaj jest zapisana jako RKL. To jest topologia, którą dobrze znamy ze szkoły, tak, gdzie tam powiedzmy zwykłe przedziały otwarte są zbiorami otwartymi, przedziały zamknięte zamkniętymi i tak dalej. Mamy tutaj inny przykład. Znowu generuję sobie na podzbiorze 0,1 otwarto domknięty, jak to byśmy nazwali, taką podprzestrzeń topologiczną. No oczywiście tutaj zbiór 0,1 z tym nawiasem ostrym to jest zbiór otwarty, tak? Dlatego, że w topologii zbiorami otwartymi są wszystkie takie, które należą właśnie do tej rodziny tau. Więc to niekoniecznie pokrywa się z tym, co znamy ze szkoły. I mamy jakiś inny przykład, no na razie jeszcze rozważam taką topologię generowaną przez zbiór 1 nad n,
gdzie należy do zbioru ludzi naturalnych. Odpowiednikiem jakimś takim wizualnym jest to tutaj. A potem z tego mogę utworzyć kratę, tak jak tutaj podałem. Otóż ona ma taki charakter właśnie hybrydowy, dlatego że mamy tutaj fragmenty takie, gdzie występują pewne atomy, ale mamy też tutaj taki przykład topologii, gdzie na dole najmniejszych zbiorów nie ma. Tak? Tutaj znowu mamy pewne atomy, więc krótko mówiąc, właśnie to jest przykład takiej kraty, która ma charakter hybrydowy. Chyba trzeba będzie pomału kończyć, prawda? Natomiast tutaj też podałem taki przykład, mianowicie rozważmy sobie najpierw przestrzeń topologiczną na 0,1x, a potem rozważmy różne przestrzenie topologiczne, jak widać będzie ich aż kontinuum, na zbiorze x minus t, gdzie n jest dowolną liczbą rzeczywistą. Trudno byłoby to już jakoś tutaj narysować, ale w każdym razie wtedy mamy taką kratę, gdzie w ogóle nie ma żadnych atomów, tylko, że tak powiem, nasze, wszystkie topologie są takie, że nie mają najmniejszych zbiorów otwartych. Dobrze. Tutaj oczywiście jest aksjomatyka Wolniewicza, czego przypominać nie będę. Natomiast jak Państwo być może pamiętają, Wolniewicz czasem ilustruje swoją teorię krat takim prostym rysunkiem. Mamy tutaj atomy A, B, C, D. A i D stanowią tak zwany jeden wymiar, czyli to są takie dwa zbiory, że ich minimum to zbiór pusty, a maksimum to lambda. Mamy z tego generowane na przykład A w sumie jest B, to jest W1, A w sumie jest C, to jest W2 i tak dalej, i tak dalej. I to są te W1, W2 to są tak zwane światy możliwe, czyli maksymalne elementy pod jedynką, a zbiór ich wszystkich jest czasem nazywany przestrzenią logiczną. Mówi się czasem, że taka krata jest kratą o sygnaturze 2,2, bo mamy tutaj dwa wymiary i każdy z nich jest dwuelementowy. Dobrze. I teraz tak. Tu oczywiście jest jakiś inny przykład kraty, będę o tym mówił. Otóż ja tutaj przeprowadzam taką konstrukcję, w której pokazuję, że kratę taką jak u Wolniewicza można wygenerować w ten sposób, mianowicie możemy sobie najpierw wybrać tylko pewne zbiory atomów. Jak być może Państwo pamiętają, u Wolniewicza tych wymiarów tak zwanych. Wymiar to jest na przykład coś takiego, jak pewne atomowe sytuacje ze sobą sprzeczne, na przykład. Jest czerwony, jest zielony, tak? Albo jest ciepło, jest zimno. To jest taki jakby jeden wymiar. Czyli coś, co się nie może zrealizować w świecie jednocześnie. Otóż rozważmy sobie takie różne zbiory, powiedzmy D1, D2, D3 i tak dalej. Niech będzie ich skończona ilość, jak chcę wyliczyć. I teraz okazuje się, że ja mogę potraktować, oczywiście są to zbiory złożone, bo chcę robić topologię, z singletonów. I mogę z każdego z tych wymiarów wyciągnąć po jednym singletonie i potraktować tą rodzinę tych singletonów jako bazę i z tego wygeneruję sobie topologię. Wobec tego takich topologii możemy, a one są po prostu tak zwanymi topologiami dyskretnymi, czyli takimi, w których dowolny zbiór i dopełnienie zbioru tego wyjściowego X należy do tej rodziny, do tej przestrzeni topologicznej. Otóż okazuje się, że tak skonstruowana krata z takich topologii, ona spełnia dokładnie te wszystkie warunki Wolniewicza od 1 do 11. Ja to oczywiście uogólniam sprawę i rozważam sytuację, kiedy tych wymiarów może być nieskończenie wiele. Natomiast, i to się, że tak powiem, tutaj pokazuje w odpowiedni sposób, natomiast ponieważ czasu jest mało, to ja może powiem o jednej kwestii, bo dzisiaj ona była też tutaj już poruszana. Otóż miałem przyjemność być w Kirchbergu teraz na konferencji i tam między innymi podczas mojej prezentacji profesor Weingartner zapytał o naturę negatywnego stanu rzeczy, tak zwanego. Czym jest negacja atomowego stanu rzeczy? Więc ja tutaj odpowiadam mniej więcej w ten sposób, że oczywiście tu przypominamy sobie tą tezę 1.21, że jedno może być faktem lub nie, a wszystko inne pozostać bez zmiany. Natomiast chcę powiedzieć tak. Negację zawsze traktuję jako operator o charakterze logicznym, który, że tak powiem, dotyczy formuły zdaniowej. Wobec tego wolałbym nie mówić o negacji stanu rzeczy atomowego, tylko najwyżej o pewnym stanie rzeczy, który, no, nazwijmy to, jest negatywny w pewnym sensie do innego. Zaproponujmy
to jest prawdopodobnie jedna z możliwości, taką definicję, że jakiś B jest negatywną sytuacją do atomowej, nazwijmy ją A, wtedy, kiedy mamy taki spełniony warunek, że kres górny tych dwóch sytuacji to jest jedynka w kracie, a kres dolny to jest zbiór pusty. I co się okazuje? Otóż jak rozważymy sobie tę kratkę Wolniewicza, to zauważymy, że tak, na przykład jak rozważymy sobie atom A, to możemy dobrać atom B i się okaże, że kres górny ich dwóch to jest lambda, a kres dolny to jest zbiór pusty. Zatem jaką naturę ma D? No też jest atomem. Ale również coś takiego spełnia chociażby świat W3. A w kresie górnym z W3 daje lambdę i w kresie dolnym zbiór pusty. Otóż w kole wiedeńskim podobno, tak przynajmniej Glock mówi, raczej uważano, że taki negatywny stan rzeczy do atomowego to już jest molekularny. Tu się okazuje w tej kracie Wolniewicza, że może być molekularny, może być atomowy. Natomiast jeszcze ciekawsza sytuacja, albo może dziwniejsza, jest na przykład w takiej kracie bez atomów, gdzie rozważamy sobie te topologie, o których już wcześniej mówiłem, określone na x minus r. I tutaj wydawałoby się, że jeżeli na przykład rozważa tak, tu już oczywiście nie mam atomów, ale powiedzmy, że biorę jakąkolwiek sytuację tak zwaną, niech to będzie sytuacja, która nazywa się 0,1,2, taki przedział. Ona do pewnej topologii należy. No to jedynym takim zbiorem, który by spełniał te warunki wcześniej podane, to będzie zbiór domknięty otwarty 1, 2, 3, 4 oraz otwarty 3, 4, 1. Ale taki zbiór, mimo że spełnia te warunki, to on nie należy do żadnej topologii. Więc tak naprawdę nie ma tam negatywnego stanu rzeczy dla jakiejkolwiek sytuacji. Dziękuję.